Dzień dobry, witamy Państwa w kolejną niedzielę w stałym składzie. Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Kałuża. Program Moc Historii jeszcze na wakacyjnym szlaku i dziś docieramy do absolutnie tajemniczej miejscowości Szyszczyce. Ciężka nazwa, problem, żeby poprawnie i płynnie wymówić. Ale my też mieliśmy problem, właściwie ja przyznam się, z lokalizacją tego miejsca, bo mogliśmy udać się tak naprawdę w dwa miejsca w naszym regionie. No tak, z jednej strony od Kielc licząc byłoby troszkę bliżej w okolicach Chmielnika, gdzie też znajdują się Szyszczyce i zapewne kiedyś tam zawitamy i coś postaramy się o tych Szyszczycach powiedzieć. Natomiast dzisiaj jesteśmy troszkę dalej, bo w okolicach Sancygniowa, Działoszyc, Skalbmierza to są tamte tereny, gdzie znajdują się Szyszczyce, które dzisiaj nas interesują i o nich będziemy mówili. Czyli powiat pińczowski, gmina Działoszyce. Myślę, że musimy zacząć od tej skomplikowanej nazwy, od czego może się ona wywodzić. To rzeczywiście język sobie można połamać, a szczególnie kiedy sięgnie się do informacji źródłowych, do tych, które zapisano przed wiekami, no to tam są rzeczywiście łamańce już tak okropne, że trudno wymówić te słowa. A nawet czasami się zdarza, że jeden i ten sam autor zapisuje nazwę w określony jeden sposób, a kawałeczek dalej w innym miejscu ta nazwa brzmi inaczej. No i rzeczywiście problem jest może nie jakiś wielki, chociaż z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę, że znajdujemy się na południowych rubieżach regionu świętokrzyskiego, gdzie zalesienie nie jest zbyt duże, no to wywodzenie nazwy Szyszczyce od Szyszki no budzi rzeczywiście jakieś zainteresowanie. No i tak rzeczywiście językoznawcy uważają, że może nie od samej Szyszki pochodzi nazwa, jakby niektórzy chcieli, tylko od imienia Szyszka. A więc jest to nazwa odosobowa. Ktoś miał na imię Szyszka i rzeczywiście w staropolszczyźnie takie imię funkcjonowało. No i od niego urobiono nazwę miejscowości, czy też na jego pamiątkę, już tego pewno nie ustalimy. Ale też jest druga hipoteza, nie jest bowiem wykluczone, że sama ta nazwa to jest nazwa o charakterze etnicznym, a więc, że brzmiała Szyszczycy, czyli odnosiła się do grupy ludzi, która zamieszkiwała w terenie, gdzie były Szyszki. A więc no, mogły to być Szyszki Jodły, albo Świerka, albo Modrzewia. W każdym razie na pewno chodziło o teren związany z Lasem Iglastym. No i od tego pochodzi nazwa Szyszczyce. Wyjaśniliśmy zatem pochodzenie tej nazwy. Co intrygującego oprócz nazwy, bo to już jakby wiemy, jest w dziejach tej miejscowości. No wydaje się pozornie, że to jest niewielka osada, przez którą właściwie tak się przelatuje, nawet nie zauważając, że jesteśmy w Szyszczycach, bo powiedzmy, że jeśli osadę zamieszkuje dzisiaj około 150 osób, no to wiadomo, że no to nie jest jakaś potężna miejscowość, która od razu by zwracała naszą uwagę, ale jednak dzieje są niezwykle interesujące i nawet jeśli nie zdążymy zauważyć, że w tej miejscowości są jakieś pozostałości parku dworskiego, takie stare okazy drzew najlepiej świadczą o tym, że no tutaj od dawna taki teren był wydzielony, no to jednak, kiedy przyjrzymy się bliżej dziejom Szyszczyc, to okaże się, że cały czas będziemy się troszkę hamowali w różnych epizodach, żeby je rozwijać, no bo inaczej to zajęłoby nam dość dużo czasu rozważanie różnych kwestii, które tej miejscowości dotyczą. No więc rzeczywiście w Szyszczycach jest o czym mówić, a oczywiście sięgniemy do czasów średniowiecza, już do tych pradziejów nie będziemy sięgali, bo ten motyw taki dotyczący roli kasztelanii wiślickiej, no bo w pobliżu jest oczywiście Wiślica, no i to księstwo wiślickie, które u początku naszej państwowości odgrywało bardzo dużą rolę, miało też reperkusje, jeśli chodzi o najbliższy teren, więc w orbicie tej kasztelanii wiślickiej Szyszczyce się znajdowały. Nic więc dziwnego, że no, nawet jeśli nie mamy takich bezpośrednich informacji zapisanych na temat tej miejscowości
konkretnie, to jednak no, możemy te wątki jakoś próbować łączyć i odnosić się do takich czasów, no powiedzmy, kiedy możemy już mówić być może o osadzie znacznie wcześniej niż pierwsze wzmianki, które jeśli chodzi o Szyszczycę były udziałem Jana Długosza, jeśli chodzi o te Szyszczyce, bo te drugie koło Chmielnika mają taką sytuację, że wcześniej zapisano, już w XIV wieku zapisano Szyszczyce tamte koło Chmielnika, a w XV dopiero te Szyszczyce w pobliżu Działoszyc. No i sprawa też tak wygląda, że czasami one się mylą, moim zdaniem w niektórych przypadkach. Ewidentnie jakieś informacje dotyczą nie tych Szyszczyc, w których dzisiaj jesteśmy, tylko właśnie tych drugich. Czyli analiza jakby taką historyczną tej miejscowości zaczniemy od średniowiecza? Tak, zaczniemy od takiej bardzo tajemniczej trochę rodziny, która związana była z Szyszczycami i z wyjątkiem takich krótkich informacji dotyczących zapisków, gdzie no, najczęściej pojawiają się po prostu tylko imiona, czasami funkcje tych osób, no nie mamy nic więcej, a tymczasem no szkoda, że nie możemy jakoś rozwikłać tego problemu, to zawsze coś jest do zrobienia. Chodzi o to, że te początkowe dzieje Szyszczyc wiążą się z rodem Poraitów. Poraici, czyli inaczej Różyce, a więc herb Poraj, inaczej Róża, inaczej Różyc, przypominający więc no, kwiat róży. I ci Poraici są wymieniani jako właściciele Szyszczyc no, na przełomie XIV i XV wieku. Czyli jeszcze zanim Jan Długosz napisał dokładnie, że no, jest taka miejscowość i o co tam w niej chodzi, no to już mamy krótkie informacje dotyczące tych Poraitów, przy czym jeden z nich, który występuje jako właściciel Szyszczyc, czyli Jan Herbu Poraj, zwany był Szewczyckim. I teraz tak nie do końca wiadomo, czy Szewczyckim, czyli bardziej może od szewca, czy też nie powinno to być zapisane Szyszczyckim, czyli właśnie od tej szyszki. No i o tych Szewczyckich, no bo oni potem się pojawiają nieustannie w różnych źródłach dotyczących Poraitów właśnie. Wystarczy gdziekolwiek tylko otworzyć sobie hasło herb Poraj i zobaczymy zestaw, potężny zestaw kilkuset nazwisk, a wśród nich będzie zawsze nazwisko Szewczycki. No więc niewykluczone, że oni próbowali tutaj urządzić swoje jakieś gniazdo rodowe, dlatego że oprócz tego Jana jeszcze wymieniany jest Tomasz z tej właśnie rodziny. Potem są takie osoby jak Spytek, jak Dobiesław, ale ten Dobiesław pisany też z Miłoszowic, czyli miejscowości koło Bogorii, a więc zobaczmy jaki dość duży rozrzut, jeśli chodzi o dobra tej rodziny. Pojawiają się różne kobiety, które były żonami tych właśnie Poraitów. No i potem niestety tylko jest taka krótka informacja, że oni opuścili Małopolskę, czyli wynieśli się z tego naszego terenu i wynieśli się prawdopodobnie z Szyszczyc, ale niewykluczone, że to oni właśnie byli tymi, którzy zainspirowali taką perspektywę, która moim zdaniem no, stała przed Szyszczycami, perspektywę no, właśnie takiego gniazda rodowego i większego znaczenia niż później nawet przez dzieje Szyszczyce miały. Dlatego, że no, wiąże się to z kilkoma faktami, które mam nadzieję zaraz też przybliżymy i z tego będzie wynikało, że no, tutaj zdaje się myśleli tymi kategoriami właśnie rozwoju Szyszczyc jako gniazda rodowego. No ale wynieśli się i potem po nich pojawili się półkozice, czyli ci, którzy posługiwali się herbem półkozic, to jest taka ośla głowa w herbie i to już była, jeśli chodzi o znaczenie przedstawicieli tej rodziny, to na przełomie XIV i XV wieku pierwsza liga, kompletnie pierwsza liga, a nawet byśmy mogli tak powiedzieć, że dziedzic Szyszczyc no właściwie sprawował niemalże funkcję królewską, co jest oczywiście trudne do zrozumienia, ale no tak fakty na to wskazują i w tych kategoriach Szyszczyce więc jako własność tego dziedzica mają takie szersze znaczenie. Doktor Cezary Jastrzębski mówi o początkach miejscowości Szyszczyce. Wymieniliśmy dwa takie rody, przedstawicieli dwóch rodzin, które na początku z tym miejscem były związane. No i wspomnieliśmy także, że
ten związek z jedną rodziną dla tych Szyszczyc był bardzo korzystny, jeśli chodzi o znaczenie. No tak, natomiast niestety to się wszystko trochę zmieniło, kiedy właśnie Pułkozice przejęli Szyszczyce. Nie wiemy do końca, w jaki sposób. Być może kupili, być może za pomocą jakichś powiązań rodzinnych. Szyszczyce stały się własnością Jana Czyżowskiego, herbu Pułkozic właśnie. O czym wspomina Jan Długosz w tej swojej pierwszej księdze uposażeń diecezji krakowskiej, czyli tej, która powstała około roku 1440. Przy czym najczęściej, jeśli ktoś w ogóle sięga w przypadku Szyszczyc po tego typu informacje i ją podaje, no to podaje tylko tę jedną. A tymczasem Długosz dwa razy napisał o Szyszczycach, więc trzeba przewertować niestety tę księgę, no ale my ją wertujemy nieustannie, więc to dla nas nie jest jakiś problem. I wtedy dopiero otrzymamy pełny obraz. W jednym miejscu właśnie Długosz pisze o tym, że Suscicze, bo tak ją wtedy nazwę miejscowości zapisał, Suscicze, że jest to wioska, która znajduje się na terenie parafii Dzierążnia i że dziedzicem jest Jan Czyżowski herbu Pułkozic. Wspomniał również w tym miejscu, że są tutaj łany kmiece, że jest karczma, że są zagrodnicy i że dziesięcina snopowa oraz dziesięcina konopna w całości jest przekazywana do prebendy krakowskiej, która nazywana jest dojazdowską. A więc no, widzimy, że aż tak daleko ta dziesięcina trafiała. No i jak to bywa w niektórych przypadkach u Jana Długosza, często są zostawione puste miejsca, bo dopiero autor się przymierzał do tego, żeby coś w rękopisie tam wpisać, kiedy napłyną do niego informacje. No i tak jest również tu w tym jednym zapisie, bo jest mowa o tym, że jest folwark, z którego dziesięcina idzie. No i są trzy kropki, czyli nie wypełnił Jan Długosz tego miejsca do końca, no ale, jak wspomnieliśmy, w innym miejscu, znacznie dalej, no to jest już kilkaset stron dalej, Jan Długosz znowu pisze o Szyszczycach, ale tym razem zapisał tę nazwę jako Szyscicze, no i tu już w ogóle nie odnosił się do tego fragmentu dotyczącego Jana Czyżowskiego, w ogóle nawet o tym nie wspominał, tylko tak jakby dokończył tę kwestię, która dotyczyła folwarku, ale użył tutaj tego charakterystycznego określenia, o którym nieraz wspominaliśmy, że chodzi o folwark rycerski. To jest to określenie, które no, co najmniej 300 razy występuje w dziele Jana Długosza i dotyczy właśnie takiej, no już moglibyśmy powiedzieć, sytuacji, kiedy mówimy o właśnie folwarku, ale też miejscu, które miało charakter obronny, ale miało też charakter reprezentacyjny. No tak to rozumiemy dzisiaj i współcześnie. Więc Długosz pisze o tym, że taki właśnie folwark rycerski znajduje się w Szyszczycach. A więc no niewykluczone, że to jest właśnie reminiscencja po tych pierwszych właścicielach, o których wspominaliśmy, czyli po Poraitach. No bo oczywiście Jana Czyżowskiego było stać na to, żeby taki folwark też tutaj urządzić, ale no on, jak popatrzymy na jego włości ówczesne, no to rzeczywiście to był potężny obszar i wiele takich miejscowości bardzo ważnych, gdzie podejmował różną działalność inwestycyjną. No niewykluczone oczywiście, że to on również w Szyszczycach o tym folwarku rycerskim pomyślał. I z tego właśnie folwarku dziesięcina szła do Działoszyc, czyli na rzecz plebana działoszyckiego i ona wynosiła 10 grzywien. Więc mamy takie informacje, które już dają nam coś do myślenia, a szczególnie one wzbudzają zainteresowanie, kim był ten Jan Czyżowski herbu Pułkozic. No i tutaj już nie ma problemu, dlatego że, tak jak mówiliśmy, to jest jedna z takich wybitnych postaci, o których czasami wspominamy, bo myśmy o Janie Czyżowskim mówili, gdy mówiliśmy o Czyżowie, ale o dwóch Czyżowach też mówiliśmy. Tym koło Stopnicy i tym Sandomierskim. To były właśnie jego włości. Ale no warto jeszcze chociaż dwoma zdaniami przypomnieć, o jakiej postaci właśnie mówimy, kiedy mówimy o dziedzicu Szyszczyc. Doktor Cezary Jastrzębski wspomniał, że w Szyszczycach był folwark rycerski, co już dużo mówi. Można na tej podstawie już wyciągnąć jakieś wnioski. No i wymieniliśmy jedno bardzo istotne nazwisko związane z historią tej miejscowości,
tego miejsca. No właśnie, bo Jan Czyżowski, harbopuł Kozic, odpowiednio zapewne zadbał o wioskę. Długoż też wspominał o tym, że oprócz tych kmieci była tutaj również karczma, że byli również zagrodnicy, no i ten folwark, a więc rzeczywiście miejscowość była, nawet w stosunku do tego, jak ją dzisiaj oglądamy, no to bardzo, bardzo mocno rozwinięta. Ale trzeba pamiętać tu o jednym motywie, do którego jeszcze nawiążemy, bo on jest niezwykle ważny. A tymczasem o tym Janie Czyżowskim choćby no tylko dwa zdania. On żył tylko 85 lat. No tylko na tamte czasy, czyli przełom XIV i XV wieku, to oczywiście jest jakaś drwina, można by powiedzieć, że przesadzamy, mówiąc w ten sposób, no bo to byli rzeczywiście no chyba ludzie, których można by określać mianem Matuzalemów. Wtedy właśnie w średniowieczu tak długi żywot był niespotykany, ale możemy sobie pozwolić na ten taki no powiedzmy żarcik, dlatego, że ojciec jego, czyli Michał, który pisał się z Bogumiłowi z Ichmielowa i używał też tego nazwiska Czyżowski, żył 102 lata. A więc no, rodzina rzeczywiście miała geny długowieczne, skoro tak akurat sytuacja wyglądała. No i już ojciec pełnił ważne urzędy kasztelana sandomierskiego, kasztelana lubelskiego, ale syn, czyli Jan Czyżowski, dziedzic Szyszczyc, znacznie przewyższył ojca, jeśli chodzi o karierę. Możemy powiedzieć tak w wielkim skrócie, tylko ciurkiem wymieniając te jego najważniejsze urzędy, że był starostą sandomierskim, kasztelanem sandomierskim, wojewodą sandomierskim. Kiedy tworzymy więc taki poczet wojewodów, na przykład sandomierskich, no to musimy o nim pamiętać. A potem już sięgnął po te najważniejsze godności związane z Krakowem, bo był starostą krakowskim, wojewodą krakowskim i w końcu kasztelanem krakowskim. 20 lat sprawował ten urząd, czyli to jest to, o czym mówimy, o tym wielkim znaczeniu tej postaci. Ale też, to jest jedno, musimy teraz popatrzeć na inny motyw dotyczący znaczenia Jana Czyżowskiego, bo on był namiestnikiem królewskim w całej Małopolsce i na Rusi, wtedy, kiedy król Władysław Warneńczyk wybrał się na Węgry. Mianował go właśnie tym namiestnikiem, a potem też, kiedy zginął Władysław Warneńczyk podczas bitwy pod Warną, to przez kilka lat, do 1447 roku, kiedy rządy objął Kazimierz Jagiellończyk, no te, można by tak powiedzieć, że takim namiestnikiem królewskim interreksem był właśnie Jan Czyżowski, dziedzic Szyszczyc. I potem, kiedy nawet Kazimierz Jagiellończyk już sprawował rządy, to należał do tej głównej czołówki najbardziej zaufanych ludzi, którymi otaczał się król. I między innymi, kiedy wybrał się na przykład na Litwę w 1456 roku, to powierzył mu obronę ziemi krakowskiej. Więc no widać wyraźnie, że ta jego rola przez całe dziesięciolecia była niebywała. My zwykle zapominamy o takich postaciach, przecież tak mocno związanych z naszym regionem, które odgrywały taką rolę, bo my zwykle myślimy, że no byli królowie, byli książęta i tak ta władza przechodziła z rąk do rąk, no i wszystko było ustalone, a tymczasem popatrzmy, no jak to wyglądało. Jeśli jeszcze dojdzie do tego informacja, że na przykład osadził na tronie hospodara wołoskiego, no to już widać, że no odgrywał rolę taką jak rzeczywiście władcy. No i to jest właśnie ten człowiek, który związany jest z Szyszczycami, a reperkusje tego jego władztwa i wielkiego majątku, który też on posiadał, potem mają o tyle znaczenie, że kiedy w dziejach Szyszczyc pojawiają się kolejne nazwiska różnego rodzaju, na przykład nazwisko Zaklika czy Ostroruk, to są właśnie reperkusje kłótni, procesów o spadek po Janie Czyżowskim, no bo on był tak olbrzymi, że między innymi te Szyszczyce cały czas przechodziły z rąk do rąk i ktoś o nie walczył. Oczywiście wraz z innymi miejscowościami, znacznie ważniejszymi, ale Szyszczyce mają to szczęście, że ciągle w tych procesach są wymieniane. Jan Czyżowski to było to nazwisko bardzo ważne, jeśli chodzi o historię Szyszczyc. Doktor Cezary Jastrzębski wspominał o znaczeniu miejscowości, jakiego nabrała, kiedy właśnie przedstawiciel tego rodu był tutaj właścicielem. Natomiast potem pojawiają się przedstawiciele innych rodzin. Wymienimy jakieś nazwiska. Oczywiście tak, jest ich wielka plejada, ale może takich najważniejszych kilka sytuacji przypomnijmy. Wiąże się to też z tym, że Jan Czyżowski był dwukrotnie żonaty. Jego drugą żoną była Barbara ze Sprowy z rodu Odrowążów.
O nich też nieraz mówiliśmy i tam podkreślaliśmy tę rolę miejscowości Sprowa. No i właśnie te motywy dotyczące między innymi tego drugiego małżeństwa są o tyle ważne, że na przykład w zapiskach mamy takie informacje, choćby z 1458 roku, że król Kazimierz Jagiellończyk poświadczył, iż Jan z Czyżowa, kasztelan krakowski, wyznaczył żonie Barbarze, to jest właśnie ta, 2000 grzywien szerokich groszy, posagu i wiana. Na wielu miejscowościach jest cały zestaw tych miejscowości, w tym również Szyszczyce. 2000 grzywien, przypomnijmy sobie, o czym nieraz mówimy, wspominając na przykład o dziesięcinie, że no, ona wynosiła 2, 4, 6, to są takie kwoty, gdy mówimy o grzywnach. Czasami wspominamy o tym, że ktoś kupił wioskę za 200 czy 300 grzywien, a tutaj 2000 grzywien. No więc widać wyraźnie, że to była potężna fortuna, no i że potem było o co walczyć, dlatego że ci, którzy byli spadkobiercami, wiedzieli, że majątek jest olbrzymi i no, jest się o co kłócić. Dlatego też mamy w różnych zapiskach informacje dotyczące choćby na przykład przedstawicieli Wielkopolski, bo raptem pojawia się na przykład Jan z Ostroroga, to jest Wielkopolska. On nawet w 1501 roku sprawował urząd wojewody wielkopolskiego. I on okazuje się, że od roku 1475, a to jest data śmierci drugiego Jana Czyżowskiego, syna Jana. Jan Czyżowski z tego drugiego małżeństwa z Barbarą miał syna Jana i on zmarł w 1475 roku. Nic więc dziwnego, że Jan z Ostroroga od 1475 posiada dobra w Małopolsce. No bo właśnie na zasadzie dziedziczenia tych powiązań rodzinnych, no i interesował się bardzo kolejnymi majątkami. Między innymi na przykład zawarł ugodę ze spadkobiercami Jana tego pierwszego, później też z Barbarą, a później też odnoszono się do tego majątku, który pozostał po Janie, czyli synu Jana, po tym drugim Janie, młodszym. Stąd bardzo dużo jest takich informacji. Na przykład 1499 rok, król Jan Olbracht zaświadcza, że tenże Jan, ten z Ostroroga i Hieronim Zaklika z Międzygórza. Tu pojawia się nowy motyw, Hieronim Zaklika z Międzygórza, oczywiście to Międzygórze Sandomierskie. A tak pisali się ci, którzy byli spadkobiercami i potomkami właśnie Jana Czyżowskiego, ale córki Jana Czyżowskiego, Anny, i oni właśnie pisali się też jako z Czyżowa, ale używali też tego określenia Zaklika. No więc dlatego pojawiają się tego typu nazwiska w dziejach Szyszczyc, bo te procesy, no mamy bardzo dużo informacji i można by tutaj zamęczyć wszystkich podając szczegóły. One powiedzmy tak dla osób z zewnątrz czy słabiej może jakoś zainteresowanych szczegółami nie odgrywają jakiejś wielkiej roli, ale w dziejach Szyszczyc z kolei, tak jak w dziejach każdej miejscowości, o której mówiliśmy, czy będziemy mówić, no to takie informacje są niezwykle ważne, no bo one budują ten zasób informacji, no i cieszymy się, że nawet jeśli to dotyczy spraw sądowych, to takie kwestie są rozpatrywane, przy czym właśnie te sumy są podawane, poszczególne miejscowości i ciągle te Szyszczyce występują w gronie tych najważniejszych miejscowości, o które toczono spory. Taka sytuacja, o której wspominał przed momentem dr Cezary Jastrzębski, jak długo trwała, czyli te wzajemne przetargi, wzajemne roszczenia, przechodzenie z rąk do rąk i tak dalej, i tak dalej. No na dobrą sprawę to przez cały XVI, XVII wiek takiej stabilizacji nie było i jest zestaw nazwisk, które przewijają się, jeśli mówimy o dziedzicach Szyszczyc, czy też nawet dzierżawcach, no bo czasami się pojawiają ci, którzy dzierżawili te dobra. W związku z tym, no, taki kalejdoskop jest olbrzymi, ale przy okazji czasami pojawiają się takie informacje, które budują nam wyobrażenie na temat tego, jak miejscowość sama wyglądała. Między innymi na przykład z 1570 roku, z drugiej połowy XVI wieku, mamy taką wzmiankę dotyczącą tego, że Szyszczyce, ja nawet już nie pamiętam, jak one zostały wtedy zapisane, ale ta nazwa, tam na początku było jakieś Z, CH, tak została przeinaczona, że aż jest trudne do odczytania. Nie da się tego normalnie odczytać. Myślę, że obcokrajowcy nawet by w ogóle się nie podjęli, a my mamy przecież kłopoty. Ale oczywiście chodzi o Szyszczyce, no bo to brzmienie ostateczne
jest właśnie takie, Szyszczyce. No i wtedy w 1570 roku dziedziczką była Śmigielska i ona płaciła podatek, bo to wiąże się właśnie z tymi kwestiami podatkowymi, od 13 osadników, od 6,5 łana, od jednego chałupnika, dwóch komorników, 6 ubogich i jednego rzemieślnika. No więc mamy takie elementy o charakterze społeczno-ekonomicznym, które nam obrazują, jak wyglądały wtedy Szyszczyce, przy czym są też informacje, które dotyczą jednocześnie Woli Szyszczyckiej. I to jest taki niezwykle interesujący motyw, który dotyczy też Szyszczyc, bo ta Wola Szyszczycka, a nawet w pewnym momencie ona była zapisana Wola Szyszkowska. Wola Szyszkowska, czyli rzeczywiście od tej Szyszki nazwa powinna się wywodzić, to jest dzisiejsza Wolica. Dzisiejsza Wolica to jest dawna właśnie Wola Szyszkowska. I ona ma o tyle znaczenie dla Szyszczyc, że świadczy to najlepiej o tym, iż w pewnym momencie, kiedy lokowano wieś na jakimś prawie, no to zwolniono mieszkańców od pewnych danin i dlatego powstała ta nazwa Wola Szyszczycka. Ale kiedy popatrzymy na mapę lub gdy jesteśmy w Szyszczycach, no to przecież to jest rzut beretem do kościoła, bo widać kościółek w Wolicy i no raczej to kiedyś był jeden organizm. Tyle tylko, że w licznych przypadkach udało się rozrosnąć takiemu organizmowi, a w licznych przypadkach nie udało się rozrosnąć. I moim zdaniem ci pierwsi właściciele, być może właśnie Poraici, albo nawet i Półkozice, którzy próbowali stworzyć tutaj jakieś gniazdo rodowe, myśleli kategoriami całości osadniczej, czyli właśnie Szyszczyc i Woli Szyszczyckiej, a potem one się zaczęły rozdzielać i w końcu nawet przestano używać tego określenia Wola Szyszczycka, a powstała nazwa Wolica. Oczywiście ona nam przypomina o tych dawnych stosunkach, o tym zwolnieniu na kilka, czasami nawet kilkanaście lat z obowiązków feudalnych, no ale już jednak to są dwa różne organizmy i czasami nawet tutaj kolejny trop do poszukiwania takich informacji to poszukiwanie właśnie informacji dotyczących teoretycznie dzisiaj odległych miejscowości w sensie przynależności jakiejś terytorialnej, a tymczasem one kiedyś tworzyły być może jeden organizm i trzeba szukać informacji dotyczących Szyszczyc, na przykład w dzisiejszej Wolicy. Stąd no tak to ma duże znaczenie, kiedy zaczynamy szperać w tych annałach historycznych i wtedy ten obraz zaczyna się nam znacznie poszerzać, no i przykładamy coraz większą wagę do jakiejś niewielkiej dzisiaj osady, na którą pewnie byśmy nie zwrócili uwagi. Doktor Cezary Jastrzębski wymieniał tutaj nazwiska wielu przedstawicieli kolejnych rodów, którzy tutaj się znajdowali i padało nazwisko za nazwiskiem i już nie wiem, w którym momencie zatrzymaliśmy się, jeśli chodzi o taką chronologię czasową. Tak, tych nazwisk jest sporo i może zwróćmy uwagę na te, które wiążą się z XVIII wiekiem, żebyśmy powoli próbowali do czasów współczesnych jakoś dotrzeć. No i też mamy takie różne zapiski dotyczące tego początku okresu rozbiorowego, czyli po pierwszym rozbiorze Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. Mamy informację, że właścicieli było dość dużo. Na przykład w 1801 roku Adam, Augustyn, Anastazja, Barbara i Ksawera Siemońscy. A więc no, spora rodzina, to było rodzeństwo. A kiedy dodamy jeszcze, że mamy takie szczegółowe informacje, no bo to są zapiski austriackie, z których wynika, że na przykład domów było 29, rodzin 40, przedstawicieli szlachty 1 i to był raczej chyba dzierżawca, którym był Benedykt Trzebiński. On dzierżawił w imieniu właścicieli, a z kolei ksiądz Romuald Bożencki zajmował się częścią plebańską. Dalej wiemy, że byli chłopi 16, chałupnicy 17, pozostali, tak to ujęto, 6 osób, potomstwo męskie 54, chodziło głównie oczywiście o kwestie mobilizacyjne, czyli pobór do wojska. Czego się można spodziewać? Dlatego to potomstwo męskie podawano. Liczba kobiet 86, liczba ludności 180. No i kiedy mówimy o tych Siemońskich, to tak jak w licznych przypadkach, czasami trzeba się przenieść z Szyszczyc w inne miejsce, żeby się czegoś dowiedzieć o
Szyszczycach. Przed chwilą wspominaliśmy o tej Wolicy, a teraz trzeba będzie sięgnąć do Pińczowa, dlatego że w kościele klasztornym, ale nie po paulińskim, tylko w kościele klasztornym reformatów w Pińczowie, znajduje się taki wspaniały, klasycystyczny nagrobek rodziny Siemońskich. No i dzięki temu możemy wyczytać różne informacje, które dotyczą dziedziców Szyszczyc. No akurat ten nagrobek zawiera bardzo długą treść, którą kiedy analizujemy, no to bardzo dobrze możemy ją przypasować do tego, co dotyczy Szyszczyc. No i co tam napisane jest na tym nagrobku? RP, czyli roku pańskiego 1842. W środku jest tutaj herb Ostoja, bo oni posługiwali się herbem Ostoja. I później takie litery BWS. Dzieci rodzicom swoim, Michałowi Ostoja z Siemoni Siemońskiemu, Stolnikowi Wiślickiemu, dziedzicowi innych dóbr, ogólnie tak stwierdzili, Annie Strzebińskich, starościnie Haczewskiej, małżonkom zmarłym w roku 1787, to Michał zmarł, i w 1789, tu w grobie pochowanym, synowie, jako to Stanisław Siemoński, urodzony z pierwszej żony Boguckiej, czyli już wiadomo, że Michał Siemoński miał pierwszą żonę Bogucką. Józef Siemoński, urodzony z tejże, były generał adiutant króla Stanisława, dziedzic Januszkowic i Jarosławic. Generał adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. On był również jednym z przywódców insurekcji kościuszkowskiej wyznaczonym przez Tadeusza Kościuszkę na teren województwa sandomierskiego i był generał-majorem milicji województwa sandomierskiego w czasie powstania kościuszkowskiego. Także bardzo interesująca, ciekawa postać. Ale to z tego pierwszego małżeństwa. Ludwik Siemoński, urodzony z drugiej żony Karwickiej, Infuat Zamojski, czyli Michał Ostoja z Siemoni Siemoński miał drugą żonę Karwicką. I potem jest dopiero ta trzecia żona, czyli Anna Strzebińskich, posługująca się herbem Abdang. I tu były dzieci takie. Anastazy, hrabia Siemoński, dziedzic Szyszczyc. Jest tutaj już wyraźna wzmianka, kto z tego rodzeństwa, mimo że w 801 występują no, liczne osoby z tej rodziny, ale tutaj już jest wyraźnie powiedziane, a ten, jak pamiętamy, te pierwsze zapiski, 1842 powstał wtedy ten nagrobek. Dziedzic Szyszczyc, Rajczy i Barwadła, Augustyn Siemoński, porucznik Gwardii Cesarskiej Austrii, dziedzic i tak dalej wymieniony, Adam Siemoński, były marszałek i radca byłego województwa krakowskiego, sędzia pokoju, i wymienione jego dobra, córki jako to Barbara, Ksawera, Józefa, ci wszyscy urodzeni z Trzebińskiej, trzeciej żony, bracia i siostry jednego ojca, proszą o westchnienie za duszę rodziców. No więc mamy znowu wspaniały zestaw informacji dotyczący dziedziców Szyszczyc, dzięki temu, że na chwilę zatrzymamy się w Pińczowie. Mówiąc o historii Szyszczyc, cały czas jesteśmy w XVIII wieku. Tak, ale już zbliżamy się bardziej do naszych czasów, no i może na przełomie XIX i XX wieku wspomnijmy o rodzinie, która władała Szyszczycami, a była to rodzina Dębińskich. Oczywiście Dębińscy w tych naszych okolicach mieli różne własności. Tutaj chodzi o postać Stefana Józefa Dębińskiego, który urodził się w 1869 roku, a zmarł w 1934 roku. Dlaczego on jest dla nas ważny? Może nie tylko dlatego, że się ożenił z księżną, no bo w 1895 roku ożenił się z księżną Marią Karoliną z Czetwertyńskich. Mieli syna Antoniego, który się w 1901 roku właśnie w Szyszczycach urodził. No i potem to była postać bardzo zasłużona, jeśli chodzi o działania podziemnego państwa polskiego w czasie II wojny światowej. Był między innymi związany z kontrwywiadem, odznaczony, a po II wojnie światowej represjonowany przez władze naszego kraju. W każdym razie, jeśli chodzi o jego ojca, czyli tego Stefana Józefa Dębińskiego, to my wiemy, że on założył dwór właśnie w Szyszczycach. Przy czym, no, niewykluczone, że to było miejsce już, skoro mamy tutaj Lipę, która ma 250 lat w tym założeniu parkowym i wiemy, że park właśnie w drugiej połowie XIX wieku powstał, no to znaczy, że tu było jakieś wydzielone miejsce, które pewno w tradycji uchodziło za związane właśnie z własnością i z tym folwarkiem, który we wczesnym średniowieczu jest wymieniany. Pewno by się to jeszcze ładnie rozwinęło, jeśli chodzi o Szyszczyce, ale rodzina przeniosła się do Borkowic. To
jest dzisiaj województwo mazowieckie, ale też region świętokrzyski, tam jest taki piękny pałac, który właśnie wybudował Stefan Dębiński, korzystając z planów Władysława Markoniego. No więc takie też mamy czasami momenty załamania się jakiegoś rozwoju, który potencjalnie mógł się pojawić jako ciekawy motyw w dziejach miejscowości. Fragmenty tego parku z drugiej połowy XIX wieku możemy jeszcze obejrzeć? No to już są oczywiście pozostałości. Teoretycznie jest mowa o 4 hektarach, no ale każdy, kto tutaj zajrzy, no tak jak to w przypadku tych wszystkich parków, kiedy upływający czas no nie sprzyja tym zadrzewieniom. Chore drzewa trzeba by odpowiednio pielęgnować. Na to jest zawsze za mało pieniędzy. No i czasami mamy z tym problemy, gdy widzimy, że na naszych oczach no, zmienia się ten świat nie tylko kulturowy, ale również związany z jakimiś elementami przyrodniczymi, które świadczą też o mocy historii. No ale tym niemniej to miejsce związane właśnie z taką pańską siedzibą tutaj też jeszcze się znajduje. Ale jak wspominamy o tych motywach, to może też przyjrzyjmy się nie tylko panom, ale też tym, którzy byli zwykłymi mieszkańcami. Do tego służą różnego rodzaju akta metrykalne, które dzisiaj są dostępne w internecie, więc każdy, kto szuka na przykład swoich śladów w jakiejś miejscowości, może śmiało skorzystać z takiego właśnie dostępu. No i jeśli tam zajrzymy, to te kwestie, które dotyczą Szyszczyc, no niestety możemy znaleźć tylko od roku 1810. Wprawdzie są wcześniejsze akta urodzin od roku 1686, a więc wyjątkowo, ale tam jest tylko zapisana data, imię, nazwisko dziecka, które się urodziło oraz imiona rodziców i nic więcej. I nawet w parafii więc Dzierążnia, tam wtedy Szyszczyce należały, dzisiaj należą do parafii Wolica, ale do parafii Dzierążnia, gdy należały, to nie możemy tego w ogóle stwierdzić, które informacje dotyczą Szyszczyc, bo one są zapisane po prostu na obszarze całej parafii, a więc szkoda, że jakichś szczegółowych bardziej nie mamy, no ale czasami nawet jak zajrzymy do takich zespołów dokumentów, to może się okazać, że znajdziemy na przykład taką ciekawą notatkę, moim zdaniem taka dość przejmująca, bo zapisano w aktach w 1811 roku taką informację. Z strony, oczywiście no ze strony powinno być, no ale tak kiedyś pisali, z strony dominium Szyszczyce niniejszym zeznaje się, iż po zmarłym świętej pamięci Augustynie Okopie, bywszym tu poddanym jako jałmużniku, czyli był poddanym jako jałmużnik, żadnego innego majątku nie pozostało, jak tylko szczególnie 2 torby dziadowskie, laska i batuk, które żonie i dzieciom pozostałym w podział dostały się. No więc torby dziadowskie, laska i batuk dostały się żonie i dzieciom do podziału. Trudno sobie wyobrazić, no jak musieli walczyć o taki majątek, no bo co to był w ogóle za majątek? No ale tak ta sytuacja wyglądała. Są jeszcze ciekawe różne zapiski dotyczące na przykład urodzin, oczywiście również zgonów i sporo różnych wątków można w takich właśnie dokumentach wyczytać, a ponieważ są w internecie, no to ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób czują swój związek, a być może słyszeli o tym, że z Szyszczycami są związani, mają dobre pole do popisu, żeby te kwestie sobie powyjaśniać. No, nie łudźmy się, że większość z nas należała do dziedziców, czyli będzie zapisek generosus, czyli szlachetnie urodzony. Raczej będzie określenie, że łacińskie na przykład, że byliśmy uczciwymi, albo będzie, tak jak w wielu przypadkach, zapis włościanin czy włościan, włościanka, zagrodnik, pastuch, owczarz, no to już są ważne funkcje. W każdym razie ciekawe takie informacje dotyczące i składu społecznego, bo to też są takie demograficzne, bardzo ważne informacje. Kiedyś to pewno będziemy analizowali, dlatego że można wiele wniosków wyciągnąć, a czasami są na przykład w przypadkach aktów śmierci podawane przyczyny śmierci, więc możemy określić rodzaj chorób, które nękały naszych poprzedników. No i mam taką nadzieję, że jeszcze o Szyszczycach uda się sporo kiedyś informacji przekazać. Zapraszamy jednak, aby pojawić się tutaj. Niech nazwa państwa nie zniechęci, natomiast może z drugiej strony właśnie zachęci, żeby tak trochę sprowokować i zainteresować się, co takiego istotnie ciekawego możemy tutaj znaleźć. Szyszczyce dziś
O tym miejscu opowiadaliśmy. Dziękujemy za to spotkanie. Cezary Jastrzębski, Robert Kałuża, realizator Tomasz Tamborski. Do usłyszenia.